Drodzy panowie, ja w pewnej dość ważnej dla was kwestii, ponieważ nie wszyscy z was potrafią podrywać kobietę. Natomiast ogromnie ważne jest podrywanie kobiety wzrokiem. Czyli patrzysz kobiecie w oczy w taki sposób, że w niej się budzi głębsza emocja. Powiedziałbym nawet bardzo głęboka emocja. I teraz sposób, w jaki patrzysz na kobietę, może wyrażać twój smutek, twoje rozbawienie, może wyrażać wiele innych emocji, które wcale nie powodują u kobiety tego, co chcesz, żeby u niej to spowodowało. A chciałbyś, żeby u niej to spowodowało twoje patrzenie jej w oczy, chciałbyś, żeby spowodowało, że ona nagle poczuje te motylki w brzuszku. I co zrobić? Jaką technikę zastosować, żeby tak głęboko kobiecie patrzeć w oczy, żeby ona była zachwycona twoim wzrokiem, w którym odnajduje głębokie zainteresowanie. Ponieważ trudno jest to wytłumaczyć facetowi, jak to się robi, dlatego najprostszy sposób jest taki przykład. Wyobraź sobie, że jak patrzysz kobiecie w oczy, to tak jakbyś patrzył przez lornetkę. Wyobraź sobie, że patrzysz przez lornetkę albo przez mikroskop. Patrzysz kobiecie w oczy i tam z tyłu głowy ta kobieta ma przyklejony banknot zielony z napisem 100. I ty nie wiesz, czy to jest 100 dolarów, czy 100 euro i koniecznie chcesz to dostrzec. I tak patrzysz głęboko, jakby dostrzec ten, ile tam jest, czy to jest 100 dolarów, czy 100 euro, czy może po prostu 100 złotych. I tak skupiasz ten wzrok, wyostrzasz i w momencie, kiedy go wyostrzysz i zobaczysz, co tam z tyłu jest, gwarantuje efekt murowany. Tylko należy to zrobić, a nie tylko wyobrazić sobie. Masz zobaczyć i wtedy ta kobieta poczuje, ile ona jest dla ciebie warta. Życzę, żeby to było co najmniej 100 euro.